skłusza Redeco. www.redeco.pl. Wrocławianie po ciekawym meczu pokonali we wtorek Wilki 82-73. Ten mecz musieliśmy rozegrać nie tylko na parkiecie, ale też w naszych głowach, przyznał jeden z najskuteczniejszych zawodników Śląska. Liczyliśmy inaugurację we wtorek, więc ten mecz na pewno był trochę więcej w każdego z nas było emocji, ale po pierwszej połowie tak to wyglądało, ale w drugiej już było lepiej i dowieźliśmy zwycięstwo do końca. Do zdrowia i formy powraca Mantas Czesnauski z Litewski. Rozgrywający podkreśla, że Śląsk w Trójmieście musi zagrać dobrą obronę. To by oznaczało też lepszy atak. Defensywnie lepiej grać jeszcze, to wiecie, lepszy atak będzie, bo zawsze obrona napędza atak. Oczywiście Trefle musi mieć jeszcze bardziej grać obronie, bo Trefle jest lepszą drużyną i lepszych zawodników mają. Śląsk do Ergo Areny jedzie po wygraną, choć faworytem na pewno będą gospodarze. Drużyna z Wrocławia przy dobrych wiatrach może się pokusić o nawiązanie wyrównanej walki i niespodziankę. Jedziemy tam po zwycięstwo i musimy być skoncentrowani na założeniach taktycznych w obronie, jak i w ataku, więc na pewno będziemy zmobilizowani i chcieli zwyciężyć tam. Wygrana na inaugurację spowodowała, że koszykarzom Śląska powinno grać się teraz nieco łatwiej. Nam bardzo była potrzebna wygrana, bo przegrywaliśmy przed tym parę meczów i naprawdę czekaliśmy na to zwycięstwo przy swojej publiczności, wygraliśmy, to nas bardzo cieszy. Oczywiście teraz jedziemy do Trefla, oni też wygrali pierwszy mecz, tam jest ciężki teren do wygrania, ale próbujemy wszystko, żeby wygrać. Początek meczu w Trójmieście w sobotę o 17:00. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl